Dobra. Nie, 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 za ciemno, za ciemno. Jaśniej, jaśniej trochę, dobra, dobra. Ile? 2,8. No to co, zaczynamy? Poszła. Proszę Państwa, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam tak pięknej uroczystości. Zasłużona, dzielna babcia, pani Kornelia Placek z Pokuty Górnej, dziś właśnie skończyła 100 lat. Przyjemnie jest wiedzieć, że nie jest się samym na tym świecie, gdy jest się człowiekiem starym. Czuje się po prostu opiekę drogich państwa. Ale babcia Kornelia ciągle jeszcze jest młoda. Nie pomna swoich lat, jeszcze dzisiaj pomaga rodzinie w gospodarce. Ba, nawet sama potrafi dojechać do Kalwarii i nie opuści ani jednego zebrania Ligi Kobiet, który jest aktywną członkinią. Proszę Państwa, oto do dostojnej jubilatki zbliża się wojewoda z listem. Jest to list szczególny, list bezcenny. Wielce szanowna jubilatko, składam Ci, droga Kornelio, serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu. 100 lat życia pełnego trudu i troski. 100 lat pracy na roli i nad wychowaniem potomstwa na dobrych obywateli naszej ojczyzny. Stawia Cię w rzędzie najbardziej zasłużonych ludzi. Szczęśliwym zbiegiem Twoja jesień życia przypada na okres rozkwitu materialnego i duchowego Polski. Możesz odpoczywać po trudach życia spokojnie, patrząc w przyszłość swą i swoich dzieci i wnuków. Żyj jeszcze długo, kochana Kornelio, i ciesz się zdrowiem i szczęściem. Pierwszy sekretarz. Niech żyje babcia Kornelia! 200 lat dla babci Kornelii! 200 lat, niech żyje, żyje nam! 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam! 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam! Z okazji setnej rocznicy urodzin życzymy Ci wszystkiego najlepszego i wręczamy ten symboliczny kosz kwiatów od mnie. Proszę Państwa, wzruszenie staruszki nie pozwala jej mówić. To bardzo wielkie, silne przeżycie. Proszę Państwa, ona płacze. Tato, kadela jedzie.
niech se jedzie. Co mi dupę zawraca z pierdołami? Nie widzisz, że się modla? W bagażniku coś wiedzą. Pewnikiem telewizor. Już mają 4. To będą mieć 5. Kadela ma dużo pieniędzy, a syć korawi, żeby mnie denerwować. Mnie tam wisi jego telewizor. Tato, to pewnie nie telewizor. A co? No zapralka. Już mają 3. A my ino jedną. Nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj. My tacy sami ważni jak Kadela. No to jest! Nie plać. Młodzie bali i wyży mackę na korbę. Potem masło my dynami czuć. Tato, starą chałupę będziemy burzyć. A po co? Babka pomarli, starej izby nie będzie trzeba. Ale świniołki żyją. A mają ciasto. Z babcynej izby zrobimy chleb. Ludwik, Kadela widział pogrzeb. Zaśniosł go do po całej wsi, że my babce księdza żałowali. To co my tam Kadela, nie przygodę, co chce. Księdza my nie wzięli, bo babce i tak nie pomoże. Jo świndli nie robi, tak jak ten złodziej. On se może pieniądze rami, szast, pras i piąty telewizor. To nie był telewizor. A widziałeś, Jątku, co to było? Zgadali, że to była maśnia do odmywania. Widzicie go hrabiego, od gnoja. Jezus Maria, wszystkie talerze płotu. I na czym teraz będziemy jeść? Maszyny do zmywania mu się zapciało. A to już jego baby. Rączki potraciły? Pedikury mają, a z tyłka im wyrastają. Manikury. A ty się co się śmiejesz jeszcze? Znamie, że papi się śmiejesz jeszcze. Musi być koniec świata. Skoc na górkę i owoc. Co się tam u tego diabła wyprawił? Górale,
Jo. Jo, Waśka. Jo. Myślę, jak zaś pomór. Jo, jestem mu czas. No tak mi się ino zdołało, bo kole moje helki się więcej powietrza zrobiło. No, przyjdę do was, ale musicie produktów ważyć. Bo jak helka widza, to mam okrutne pragnienie. Nalej mi piwo. Ale już zamykam, placku. O? Do domu już idę. No to nalej mi dwa. Pięć do potęgi x razy 20% wynosi, ile to będzie wynosić? Józef. Co da to? Podwyżka, pracownik zarobił w marcu. A kuryś pomacał? Ja nie macał, helka macała, bo to se palek. Dziazgę bił w palec, no i nie mogę macać. Cena jednego kilograma pewnego towaru. A psu dołeś żryć? Dołek. Aleś go pewnie na noc z łańcucha nie spuścił. Ale no właśnie spuścił, no. Krucza, fuczu, uwiąż go. Jeszcze kurę złapię. No! Kaś była. Sam uwiązą! Saś uwiązą, a po co? Nie krzepolo to po nocy. Nikomu krzywdy nie zrobi, bo szczepiony. Ale kazałeś mi, tato? No, siadaj, ucz się. Książkę szukasz? A może te? Ligoj! Zaraz będzie z rycą. Jezusie, za coś mnie pokorał takimi głupimi dzieciami. Czwarty rok już w pierwszej klasie siedzi, a ino mu świństwa wełbie. Ksiądz ci rozgrzeszenio nie do ty kurdoplu. Kto ci to dał? Prawego kadery mi pożyczył. Spuszczaj psa z łańcucha. No już! Ale kurę może chycić! Niech se chyta, jak taki sprytny. Kadela mu dosyć kur pod szopu. Thank you.
dalszy nie. Ściągnij mi tego oficerka. O! Co jest? No panie boli. A czemu? Paski ze się mi sprali. Dobrze ci tak zbaraźnikam. Weź te dwoje pomocą. Na dys musisz wyrazić. A dysek spraw spuścił. No po co? A żeby se polotał, żeby jaką kurę udusił Kadeli. Coś ty z budki na łeb spod. Na starość mam se posądar włóczyć. Z Kadelą będę się o kurę przemawiał? A ty idź zaraz i uwiąż go. O Jezu, co za głupie chłopcy są. Józe! Józe! Chodź, był. Bo się wystać to. Nie możesz się wystać w stajnie? Na wiwat strzyż, po siodce, żeby drzewiała. Pomalować nie mógł to. Wszystko byście niszczyli. Może obiec? Nie mam na to. Co, nie kurzysz? No to ucz się, synu. No uczę się, uczę też. 17x razy 9 elementów, dodać 14, 3 cebule, ile równo się odcinek A, jąter razy do potęgi. Józuś! Co, tato? Owcą pić dałeś? Dałem, tato. A babce zacierkę zaniosłeś? Czy ze babka pomarli? No prawda. Wczoraj my ją pochowali. Nie wczoraj. Przecież tydzień będzie. No to ucz się, synku, ucz. Minus 18 mu się nie uczysz? Z nim mam co, tato? Zawdy jest co się uczyć, synu. Przynieś mi miednicę. Nogi se wymocą, bo mnie reumatyka chytą. Kruca, fuk, co ta woda taką gorką? Bo się ogień na piecu poli. No po co się poli? Przez za świnią jest ugotowane. Gotowało się, tato, ale Helka se wodę na mycie stawiła. Helka niech se dupę wsadzi do skopka. Nie będę patyków mówił o niej parowek. Wszyscy no, na ojca patrzą. Każdemu żyć uczy. Józek, co maj stroje? Nic, samo zgasło. Jak? Przecież to nie knot, żeby nafty zabrakło. Pewnie piorun w kadelową gruszkę strzelił i stopkę na supie wybiło. No widzisz? Ten pioruński kadela jeszcze nas do dziadostwa sprowadzi. Kaj świska zaświecił. Świska jest pił w stodole. Jezusie Galilejska, po co ona się tam poli? Jest to stodołę z poli. Helka Gros to stodole upi. No to niech se upi po ciemku. Nie będzie mi świcek, by poladzić i zabiegaj. Masz wszystko? Nie mam, Helki też nie ma. Na kałem zaś poniosło. Pewnie do Kadeli poszła, bo ta matka telewizor ogląda. Jezusie Galilejski, za coś mnie pokorował takimi głupimi babami. No kajcie chce po dysku do Kadeli łazić, pierdoły oglądać.
Przesamamy w domu telewizor. A gdyż cię tato zakazali włączać, bo elektryki szkoda. I... No pewnie. Wszystko drogo kosztuje. A wy byście to rozgrabili i roztratowali. O Jezu, co to będzie? Ja umrę. A który kierowca mnie za darmo zabiera? Chciałem 10 zł, dogadaliście, że na cygarety. Ma patrzeć na kadelową budę? Na sochałpa najpiękniejszą. Jak ją otynkuje, cołko będzie w lusterkach, to się będzie świecić jak pałac na Szklanej Górze. Ona do nas ręką kiwa! A czym ma kiwać? Nogą? Pewnie do mnie idzie. Dowiedziała się dobrej pracy, oj to sycie niesie. Nie, to Franka idzie do mnie, koguta chciała kupić ode mnie. A nie Franka, no Leośka pytała mnie, czy by jej nie sprzedał prosiaka od cycka. Miała być kole połednia. Niesie worek! Nie, tato, ona pokazuje jakieś papiery. Ludzie, chodźcie tu! Tato, Jąkaś widział, to urzędniczka z gminy. Zamykamy się w chałupie, zaprzemy drzwi, za nikogo nie ma. Zgibnie się zaprzyj. Niech widzi za nas widzi. Józek, leć do Jątka, suwaj go w komórce, mną czasami wstydu nie narobi. Józek, do piwnicy! Podatek żeście mi umorzyli. Szarwar mam odrobiony, no to co gmina ma do mnie? Jak to, nie domyślacie się? Nie domyślam się. Jak w sprawie tego błota na drodze, to proszę do kadeli. O traktory mnie jeżdżę. Ale i o wiele przyjemniejszej sprawie, tylko pomóżcie się mi z tego błota wydostać. Weźże paniu się na pleca, niech się w tych gównach nie babro. Wleźcie, paniusiu, wleźcie, on krzywdy tak nie zrobi. Naprawdę nie domyślacie się, gospodarzu, w jakiej sprawie, że do was przyszła? Nic za nic, pani ładno. Oj, nieładnie zapominać o rodzinnym jubileuszu. Ja do was przyszła w sprawie babki. W sprawie babki? No, ja w sprawie babki. Muszę się z nią zobaczyć. Przyprowadźcie ją tu, albo mnie do niej zanieście. Babka? Na cmentarzu.
Co? Umarła, nie żyje? Ale wydą heca, jak się naczelnik dowie. Tydzień temu, jak była w gminie, ją wymeldować z tego świata, ale urzędnicki nie było, bo pojechała na pogrzeb. Szkoda, że nie dożyła, a ja jej tu przyniosła laurkę piękną od naczelnika, 2000 z Ligi Kobiet, ruski zygarek od koła gospodyń. Na kwiotki mi zgnietli w autobusie, bo był pieronowy tłok. Nie, a za co? Jak za co? Przecież babka dzisiaj ma setne urodziny. Jakie 2000? Ja jest trochę głuchy, do mnie pani się dosyć trzeba drzeć. Gmina babce wyasygnowała, bo i setka stukła. To pięknie, to się gminie chwali. To kupi sobie za to zobaskę z tureckiego perkanu. No jakże se kupi, jak nie żyje? Chodźcie, paniusiu, do środka, bo tu wiatr dmucha, jeste się przeziębicie i... Kurca, brawo. Ładne tu mocie. Siadajcie, paniusiu. Do pogodu, że babka nie żyje. Pewnie już, bo jemu się same takie pierdoły w głowie trzymają. Daj se pozor, smyku, żeby cię jeszcze babka nie pochowali. A gdzie ta babka są, żeby mi pokwitowali te prezenty? Napijecie się mleczka, dziękuję. Świeżego mleczka, paniusiu. Heka, przynieś z bonu. Ale dziękuję, bo koło drogi na mnie, muszę wracać. Ale w gębie wązasku, nie? A nie, nie. Nie. To gdzie ta jubilatka? Dawajcie ją tu. A poszła se już do Kalwaryi na odpust. Nogi babka mają zdrowe, no to co im wierzysz? Ona tak co roku, jeszcze ani jednego odpustu nie opuścili. A może byście tak na wieczerze przyszli? O, dajcie, że będzie. Ale chmury idą. To ja już tu nie będę depta, a drugi raz po tym błocie to wy mi to podpiszecie. Babce docie te 2000 zegarek, tę laurkę i przeczyto ci, a ja se pójdę, co? No, to czemu nie? No mogę podpisać. Tu. Tu. Dobra. A co wy to pisać nie umicie? Po pierwsze, to ja chodził do szkoły za ostry i umia czytać, no, po austriacku. A po drugi to babka tak się podpisywali. To już mnie nikt nie będzie ciągał po sądach. To głowę to wy mocie nie od parady, ale chyba gospodarzu mnie będziecie musieli odnieść. Otrzymuję. Siadajcie. Siedźcie cicho. Widzicie, jak to ojciec sprytnie wykombinował? Byłoby to przepadł, albo naczelnik byłby to urzędnik swojej babie. Co jest? Jak wieje, no byś tak rabieli. A pomyśleć to nikt nie miał. Nikt nic nie dostanie, aż ja nie korza. Kadela, nic nie widział? Nie, tato. No to dobrze. Nikomu ani słowa. Tatusiu, mamusiu, ode córkę macie. Jakby spiekła ten głos. Nie spiekła, do spiennicy. A kaj on tak? W piwnicy se go zamknął. Przekrwię, do zacieru się dobrą. Papa nie bolo to. Jak się łazienie psopką grzybce łotą. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Jątek, łotwier! Ty kurny synu, bo cię siekierką zaciupię! Wseczkowy pije pijanica. Łotwieraj! Tato, trzeba drzwi wyważyć. A nie szkoda, dopiero my ich wprawili. Matka, zacieru nie szkoda! Gówniarzu, zacierki ci da, nie zacieru. Cicho, idziemy po sztanga.
na bok, to trzeba wziąć swągą. Helga, matka za mną, Józek na zadku, no. Dajcie za pozor, no. Raz, dwa i trzy! O, co za fosfor, to ślachta. Józek, kto ci kozą tak pchać mocno? Krótkie śpic, no. Nie szkoda mu było, bo tego zacierł. Pozwól do naczelnika. Naczelniku, to jest ten Józek od placka. A, witam, witam. Gratuluję. No za co? Pewnie ze szkoły wracasz. Powiedz babci, że przyjadę do niej z gazety. Wywiad chcą przeprowadzić. Żeby się babka staro sama nie męczyła z wypowiedziami, chcieliśmy jej ulżyć. Tu jest wszystko dokładnie napisane. Powiedz ojcu, żeby to dokładnie z babką przećwiczył. Dobrze? Tato, tato, sprawa się rypła! Co się stało, Józuś? Będę musiał jeba babkę z metoża wykopać. Szlak trafił! Szlak trafił! Szlak trafił! No, z babo placek. Co teraz zrobimy, tato? A co zrobimy, co zrobimy? Skidomy się. Daremne teraz lamentowanie. Już jej za późno. Do Boga trzeba się modlić. Babkę o skrzesy nie prosić. Na co ci to opada? Do łóżku pańowo babki. Chryste, panie, czemuś mnie pokorą taką głupią rodziną. Chcesz, żeby nas babka po nocy straszyła? Nie dość nam kadeli, co za dnia straszy. Jontuś. Kochałeś naszą babkę. Kochałem. A byłeś jej syn nieodrodny. Był. A byłeś to nie podobny jak cielok do krowy? Był. No to wroś se to na łeb. O Jezusie Mario, cała babka Cornelio. No. Jeszcze bliżej, wiesz? Jeszcze bliżej. Mi się pani uśmiechnie troszeczkę. Tak, świetnie. Widzę, że się babcia świetnie czuje. W imieniu czytelników naszej gazety chciałabym serdecznie pani pogratulować tak pięknego jubileuszu i prosić o kilka słów wywiadu. Babka głucho, pani redaktorko. Godać nie umie. Nie słyszę.
Nic nie słyszy, nic. Ja wam to syczko powiem. Ślapka bywka. On za fiks to okul pasą. A więc gmina nasa chodził w ogień u pola, piątej i szóstej klasy, przoduje w kontraktacji. Kontraktacji. Ludzie tu pracowici, a władza gminna mądrą. Smolić tam, pani redaktorko, ja wam to powiem. Proszę. Jak jest Ludwik Placek, syn Jakuba i Korneli z domu Kudźba. Mam dwoje dzieci. Mam pięć morgów w sześciu kawałkach. Pole mam dobre, nie powiem, ale dzieci tu mam do... Dzieci mam gorsze. Prócz dzieci to mam konia, dwie krowy mam cielne, króliki mam, barany, koni już głodą, barany, kozy, kury, gęsi, no to ja jest chyba pierwszy w gminie rolnik. Oprócz tego to chcę wam powiedzieć, że dla uczczenia tej setki, co to babci trzasnęła, to zobowiązuję się dać na jesień o 10 korców żyta więcej, aniżeli zech zaplanował, a choćbych miał dokupić u Kadeli. Panie Placek, wspaniale. Wszystko zanotowałam, ale ja bym jednak chciał usłyszeć kilka słów od babci. Babciu, jaka jest recepta na długie, co babka ma do tego umarła? I by już zdrowo, jakby nie dostała tych 2000 od gminy. No. Pani Dzgomulecka, może by się napili. Ale zimne, fajne mlecko. Chodźcie, napijcie się, chodźcie. Nie, ja nie będę mówił. Kronikę. Kronikę. Połączcie mnie z wojewodą Kosterskim. Tak, rządówko. Plony? O, to jest właśnie obywatel Placek. Poznajemy. Jesteście sławni na całą Polskę. A jak ta nasza bohaterka? O, babcia. Gość w dom, Bóg w domocie, panowie, do środka. Nie godzi się takich ważnych gości przychliwie przyjmować. No nie dziwne nam te zapachy. To zdrowa. Te zapachy nas żywią. No i co, panie wojewodo, dobrze? Mlecka, panowie, może byście się napili. Gdzie ta gwiazda? Panie, jaką gwiazdę? Jeszcze widno. Ta wasza babcia długowieczna. Na Kalwarię, panowie, posła, tam jest odpust. Co, odpust dzisiaj na Kalwarii? Panie naczelniku, nie słuchajcie baby głupie, nie odpust. Ino roraty. To mamy pecha, a chcieliśmy zakomunikować radosną wiadomość. Centralne władze zainteresowały się babcią. Szykuje się wielka niespodzianka. Babka, że dostali te 2000. Cio, babka żaro je wydała. A teraz dostanie najcenniejszą nagrodę. Chcieliśmy ręczyć publicznie, na oczach całej Polski. Przyjedzie tu telewizja.
I radio też przyjedzie, tylko panie Placek, bo izbę musicie wysprzątać. Staro, podwórko tyś! Staro, poczekaj. Nie teraz, gospodyni, nie teraz. My jeszcze góra, ale tata klucz zgubił. Cichoj! Tylko radio puszczymy na górę, tam je czysto. Panie Placek, ale te rudery na tym podwórzu też by trzeba było wyburzyć. Panie naczelniku, chlew chciałek powiększyć, na nowym mnie nie stać. Kto to widział, żeby takie rudery stały są ukryte? Pomożemy, panie Placek. Pomożemy. Pomożemy. Nic co i znajdła święty Antoni, ratuj. Widzisz te sknero? Zachciał ci się 2000, to teraz se sprzątaj chałupę i rozbieraj starą. Mamo, przecież wojewoda powiedział, że ją w cynie społeczną rozbierą. Cynie społeczne to na nową stodołę wybudują. Chałupę musimy sobie sami rozebrać. Cicho, Jątka, trzeba zabawę ubrać. A nie chołpę rozbierać. Żeby zaś co nie wypaplą, jak tu kto przyjedzie. Najlepiej to bym uszy gliną pozatykał, jak się kto będzie pytał, to nie będzie słyszeć. Krótca fuks. No i co za to? Co? Co? Posprzątać tu trzeba. Łajcie, no co wy? Tym bajslu? To nie widzieliście w telewizji, a mieszka prawdziwy polski chłop? Trzeba ich na piętro puścić. Co z tym nie tu będzie zradzić? Siek, no ja cały czas o tym myślę. No se nie mogę zbocyć, kąd jest ten klucz od piętrów. Pod słomianką był po Helcynej komunii. No, no pewnie ten go pod. Ja bym nigdy na oczy nie widział. To nie ten klucz, to jest klucz od babcynej chałupy. Tata, jest! Jest! Co jest? Łapę pr... Zaro, co chcesz się? Siak, co wiem. Pieniądze babcyny. No, 100 lat żyją. Jeszcze nam $3 zostawiło. Może by zamiast uchleciało, ja by cię podnieść. Na sermata, Różek. Przynieś siekierę i naumij się, Gipko! Z klucza nie ma i nie ma! Mąka to sztangle! Będzie lepsze jak siekiera! Dobra, niech ma. No bo... Co? Szkoda! Drzwi nie potrafi się otworzyć. O Jezusie Mario, ale tu kurzu. No to co, że kurzu? Ludwik Parto, telewizor cały fornel tu odłazi. Kurca, fuks, no widzisz? Jakie to teraz gówniane meble robią? Tyle pieniędzy człowiek wywalił na darmo. Oni myślą, że jak chłop z bata strzeli, to centy mu same z nieba lecą. Tato, lodówka nie rozpiecentowana. No i chwała Bogu, bo już by pewnie zadzeniała. Heluśko, weź ze szmatę i poobcieraj trochę kurzy, para kotu wygląda. To odkurzacze. Ani mi się woz jeszcze stopka w zegarze wybije, już jak rozzabuli w zadrutowań. Miotły, nie masz? To po co my kupili tyle tego? Mama do kadali chodzą, mięso chowają, tabu u nas lodówki nie było. Na telewizor też trzeba chodzić do innych ludzi. A u kadeligero cały dzień, nawet na dzień nikt nie wyłącza. A pralkę? Pralkę to chyba już 10.
Zawsze i nowiem kadelaj. Pies go trącał z tymi jego telewizorami. A w pralkach niech se pierę te swoje zasrane gacie. A my kupili po to, żeby było. Żeby świat wiedział, że mamy. I żeby cię jaki kawaler chciał. I żeby wiedział, żeś sroce spod ogona nie wypadła. Ojców mosz honornych, zgon dopąd cię z chałupy nie wypuszczą. Ja ani matka Helka tego do grobu nie wezmę. A jak się będziesz wydawać, to ci takie wesele sprawię, że wszystkim dookoła ślipie na wierzch wyjdą. Pamiętaj, że gdzieś plac gówna, a jo placek. Nie jakiś dziur. Czytajcie. Szanowna redakcjo, dlaczego denerwujecie ludzi i podajecie w swym piśmie bajeczki, w które nikt nie wierzy? Oto niejaka Kornelia Placek, której robicie taką reklamę i tyle szumu, że przeżyła 100 lat, już dawno ziemię gryzie. Jeśli nie wierzycie, sprawdźcie na cmentarzu w pokucie górnej, gdzie jest pochowana nędznie obok wspaniałego grobowca rodziny Kadelów. Życzliwy czytelnik. Dzień dobry, panie Placek. Pojedzie pan z nami. Musimy wyjaśnić pewną sprawę. Józek. Co, tato? A uczyłeś się wczoraj? Jo. Uczyłeś się? Uczyłem się. No to ucz się, żebyś nie musiał tak jak ja ciężko harować. Żebyś się czegoś wyuczył, żebyś miał swój fach. Żeby ci dziecko w życiu lekko było. Tata, co zrobimy? Żebyś się był panem na swoim. Głowę mu z młodą, to ci wszystko do niej wlizie. Eno się pilnuj i ulc. Dobrze, tata, co zrobimy ze starym? A kto powiedział ze starym? Przeca nikt na nim nie grał. Helce go domy na prezent, jak się będzie wydawać, a my se zostawimy. Nowy. Eta będzie, abyś na kadelowe góry nie wiesz. Ja też umiem. To wio, eta, wio! Wio! To jak jedzie, wio! Wio! Cichy, kurwa! Na ten mato! Krótsza.
fuch z telewizorów im się zachciał. A mnie się wyśniło dziś. Już rano wiedział, jak za coś się stanie. Babkę se upatrzyli za Irenę Dziedzic, Liga COVID, Zygorki, Duperele. Jakby inkszych komediantów nie było w telewizji. A telewizor to co? Jakby nogi przygnioto, no. Tak, to kupiliście komediantów. Kwiatki masz kolorowe na grządce, to się nerwi. Co się stało? Koniowi dupę urwał. 30-lecie Polski Ludowej, inauguracja Portu Północnego. Przed wojną byliśmy dumni z Gdyni. I słusznie. Na owe czasy było to duże. Zostaw to. Dziś mamy kolor poprawić. Wsadźcie palce i poproszę kolor. Tu już nie chodzi o okno Polski na świat. Potrzebna szeroko otwarta brama. Zafrapowała ta budowa mieszkańców Wybrzeża i wyobraźnię. Panie Godołek? Matka, owej odka. Pogasić światła. Radzie Podolsku. Zaprzyj dwierzę. Tato, to Ignas do mnie autem przyjechał. Krótce, Fuchs. Pójdźcie, tato, pójdźcie. Witajcie, placku. A witajcie, placko. Helu, jako ci leci. Pięknie wygląda. Patrzę z kuźnie, uważaj się we wszystkich głoknach świeci, nawet na górze. Mówię do Ignasa, że przędę mi się tam dowóz. Czy macie gości jaki chce co? Ja po prawdzie się tam nigdy na krzywego ryja nie pchom, ale mi coś... Heluś mówiła, to jakiś worderak dla was idę w telewizji i macie być. Co tam? Babka stówkę skończyła, to jej rychtujemy chałupę. Niech se pomieszko na stare lata jak człowiek. A tak będziemy po cimoku siedzieć. Pogoda tak o zenidzyno pić. No to... Plackowo, dajcie jakieś klonki. Siadajcie. Siadajcie. Helka, posprzątaj na stole. Matka, przynieś kieliszki. Placku, coraz piękniejsza ta wasza Helka. A co ci się zaś tak spodobało? Co nogle, to podjoble. No, Helka, wasze zdrowie. Niech się babce żyje 200 lat. Helka, zostaw gorzo, a przynieś gościom jakiego ogórka do powąchania. A cóż ją tak gonicie? Niech se z nami posiedzi trochę. Baby miejsce nie przy gorzo, ale niech się ucy chłopa obsługi. Prawda, jak się wydo, będzie z nich pociecha. Widzisz Ignac, łeżeń ubyj się, ty stary kuniu. Zjenidło ci zwinnieje, albo Helka ci się wyda za kogo innego. A swagier już by ci chodził po piwu. Helka pierzyny ma puchowe, pierzyny, dywany, pola i domy kawałek, meble mo. Familia Placków teraz jest wozno, nawet wojewoda ich zna. Co tam wojewoda, z Warszawy też przyjeżdżają. No, Placku, to może i talon na ładę dostaniecie. Mogę, ale nie chcę. Przyjedzie Władek z Kanady, to mi ich amerykański przywiezie. Lepsze od tego kaderowego. Kadera pisze pamiętniki na konkurs rolników. Godoł, że jak pokadzi, to dostanie nagroda. To jak se tato pomyślał, że mu nazbierą żywicy na kadzidło. No co to krótca, Fuchs? Mnie nie możesz powiedzieć, co bych ci napił wodą? Co to u nas pieniądzów mało? U kadeli będzie z dziadową? Twoje zdrowie, Józuś. Będę się napijesz pod tą żywicę. Nie. Napij się, ojciec ci pozwolą. Już się też napijem. To psia jucha, ozyro. Zaj skanki bym rupił i pod łóżko się legnął. Uważyliście nowego produktu? Nie, tam tyle co kot napłakał. Jątek zacier strzaskał. On ja nie strzaskał. Moż napij się i nie godaj tyle. Józek, przynieś butelkę ze studni, bo już pewnie skostniał. Srał pies, przynieś całą kankę. Thank you.
Puść ta lampa. Słuchaj, kiedyś to była w niedzielę, co to we wsi gadają. Nie pamiętam, to ci nie powiem. To ja ci powiem. Pod kopką na sianie. Nie wiem. To ja ci przypomnę. Ludzie gadają, że cię chłopcy dentegowali. Jak to było? No to ci idzie. To jest prawda. Ale oni mnie gwałcili. Ignaś. Daj znać na milicji. Mnie potem strasznie głowa bolała. Coś ty ogłupła. Też mnie potem palcem ludzie pokazywali, jak się do ślubu jód. A łzy nie się ze mną, Ignaś? A co oni? Kiemu szukać daleko, kiemu blisko? No nie paple i we wsi, co było pod tą kopką. Ach, Ignaś, chciała ci powiedzieć, że ty się dowiedział ostatni. To co tam? To mógł ci dać rozgrzeszenie. Tobie ino to w głowie. No nie sprzeciwiej mi się, kiedy się mumy zynić, no. Weź tę rękę. Helka, dobrze ci będzie. Nic, no siadaj. Tu, w tej izbie, Ignaś, przejątek śpi. No to śpi, no to się nie obudzi, bo się nachlął, wcolał, chlął się jak świnia. No co by, nie uważą, bez brzuchem do kościoła nie zła. Z brzuchem, jakim brzuchem? Nie pójdzie, no pojedzie, z onicem nie myśl, no tym koniu z kuchelką. Pochwalony Ludwicku. Babka Kornelia. Przysłał tu po te 2000, co mi z gminy dali. Ale ja już ich nie mam, babko. Musisz mi to jakoś ich wyrównać. Ja by cię kto za skórę obdzierał. Wstawaj, damy kosić trawę. O Jezusie, Galilejski. Umierał będę. Przysłono mnie i koniec. Teraz, kiedy tyle roboty w polu, jeszcze ta telewizja. Zjawy jakieś ich na ciebie przychodzą, boś wczoraj popił. A może ci kto popiół szczepnął do kieliszka? Trzeba mieć brącia do doktora. Na co tam doktora? Zaparzę ci mięty, napiję się, to lepsze jak doktor. Nie, wiem co ci zrobię. Wezmę warzę mleka, dom ci do niego sadła, zaraz cię wygrzeję i wstaniesz. Oj, idźże z tym twoim mlekiem sadłam. Na kolej ci stanę. Twojego sadłam. Ty zwariował. Nie chcę, dajcie mi spokój, ja już tu świra dostanę. Niech ta umrę i śluz. Na ser mater będę pomało zdychał. A po nocy będę wam gorki tłuk, flaszki przewracał. W zakręcie stania, jak pójdziesz do kadeli, to cię ku sobie do grobu wciągnę. A zdychaj psie krwio, jakie ci życie niemiłe.
świat i jeszcze trochę. Co się tak gdzie słońca obudzisz? Ale mamo, ten świat jest okropnie wielki. Ciągnie się za kłaputowe pole aż po Pecki. A z drugiej strony pola Skulczański, gdzie świerki do nieba sięgają. O, Kadela autem po drodze jedzie. O Jezusicku, co są to wlece? Mamo, mamo, ratujmy się! Został w góry! Ojca trzeba brać i uciekać w góry! Chyba ci gorzałka do głowy uderzyła. Wielka woda ku nam idzie. Będzie po to. Na co tego skiela wody byłeś, co nas nie zabrało? Teraz rozweźmie, musi być, bo Kadela arkę wiezie. A nie, to cię gorączka, chłopce. No arka, arka, popatrz się. To pieron ognisty. Kaun chce tą łódką jeździć. Przeca u nas nie ma wody, nawet kacki. Nie mają się kapot oplać. To na powódź, tato! Co tak łodo zgłupio? Na powódź większa, takie z żelaza albo z blachy. Kupił se łódkę, żeby nam pokazać, że jest lepszy od nas. Krótca, fuks. Jada do gminy! Nie kromią ten cyrk z babką. Wojątka, niech się łódce roli, tak, żeby się całko Polsko dziwowała. Co tak to jest? Ładnie poplewić i później będę tam. No, ładnie gra to. Kto mnie tu po... Nie jeszcze deska została. Nie jeszcze jest kawałek. Ludwik, śpisz? A to se śpi, bo wiesz, dostała bliska na dół od Władka. Każdy list. A tu go mam. I co tam pisze? Przecy to jest sama, bo nie mam okulary. Kochany bracie, w pierwszych słowach donoszę ci, że mi napisał list Kadela i że żali się na ciebie, żeś taki nieuzyty chłop. Posłał mi te fotografie z twojej chałupy. To się bardzo chwali, bo tu mają wielki respekt dla tych, co poradzą drugich wykiwać, a zwłaszcza własnego brata. To ja ci zapowiem, że niedługo do ciebie przyjadę i ty mi przygotuj spłatę, co mi się po ojcach należy. To se tam dobrze porachuj, bo chce mi się za to spłacić, sprawić złote zęby. No dobrze, zachodź łocym mu swoje. Po ojcach tu nic nie pisaj, no żebyś mu zapłacił za szpital, co był na ślepą kiskę i za sanatorium. Jeszcze coś? No pisze, żebyś mamę pochował kolie ojca i zrobił im pomnik marmurowy. No coś ty taka oćwiętna, no nic byś nie robiła, ino byś się stroiła i stroiła. Ja zwariora. Na rany boski, na Wisłę Ciajskim. Co tam za siuchty? Na wisto się Ludwik stało, nasą Helkę z unacyli. Będzie z dziadkiem, ale dziecko będzie bez ojca. Kurca, fuks. Ja ci będę dziadkiem. Jezu. Co ci się stało? Żadnych wysiłków. Nie denerwować go i pilnować przyjmowania lekarstwa. Dobrze, panie doktorze. A za tydzień przywieźć do miasta na EKG. Dobrze, dobrze. Do widzenia. Do widzenia.
Jest tu kto w tej chałupie? Jest i to tato. To pójdź kawy, przynieś mi kwaśnego mleka, żebyś na darmo nie chodził. Napijcie się, tato, ale nie umierajcie. Co by chcą robił z tymi babami? O, dziecko kochane, Alemko. Jak już musicie umierać, to chodź po tej telewizji. Siedli se tu kole mnie. To ci coś powiem, jak chłop, chłop. Widzisz, Józuś, jak tak gdyż spora dni leje, to chłop chodzi jak głupi. W chałupie nie ma co robić. Nuda francowato. Żeby choć jaki pieron w tym budę strzelił, żeby na weselu jeden drugiego nożem, a tu nic. Dodają tato, że Ignaś ojcu butelką przylął. A niech se do pozu, żeby jego sztangą nie przylął, buchaj francowat. Już mi to zwisło. I no, synku, jakby kiotak pomarł, to dej se pozór na kadel. Ja wam to przykazuję, żeby nic naszego przez płot nie przelazło. Ale jakby kadel i kura przez siatkę przeleciała, zaślachtować, łeb urznąć, śrub staku zgnieść, a szflaki wyjdą. Na naszym obco noga nie ma prawa stanąć. Józuś. Co za to? Ucysz się. Uca. No to się uc. Ale cicho u mnie. Straszną dżemka biorę. Mogliś tego wcześniej ogolić? Józek, bierz brzytwa i gol go. Jeśli się wąs spuścił, to chyba poradzisz. Macho z tą brzytwą jak cepem, jestem u krew, puść i zdej. Kuka, zaśtoj. Klucza, Fuch, to już nie mają co naciągnąć. Kuka, już nogi jest zepsuto, ale wy macie zegary, co babka dostali. Kuku, trzecia, z telewizji mają być o siódmej. Próba będą robić. Tato, dajcie ten zegarek, przypnę Jówkowi, żeby wiedzieli, żeby go nie sprzedać. I no mi dobrze zapnijcie, żeby go nie stracić. Potem mi oddacie, klucza, Fuch.
to na pewno. To... Napijcie się, panowie, boście z dalekiej drogi. Dziękujemy. Proszę. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę. O, mocne. Piękny bukiet. Z cukru placku pędzicie? Ja w zeszłym roku zrobiłem ze śliwek. Dostałem takich nadmiłek z PGR-u. Piękna śliwowica wyszła. Tu już kurde mol nie liczę? Matka Helka, Józek, do domu! No, no, no i co się gapicie? Chłopa się w gaciach nie widzieli? Helka, weź kanka i lej im bimru. A nie załuj. A ty, matka, Józik, szlofcie mi tu telewizor zawyk. Syćko widzi o tych. No na co cię chodzi? Komu herbatkę? Jesteśmy chętni. No, herbatki. Proszę uprzejmie, tak. Proszę szerzej, jest gotowy. Proszę uprzejmie. Pani, ja by się też napiła herbatki. To nie dla dzieci herbatka. Helka! Helka, ojciec cię woło! Zobacz tej starej piernicy. Trzymaj to, żeby się jątek do tego nie dorwał. Co, tato? Nakręć kukułka. Przez co kukułka nie chodzi? No jak mu chodzić, kiedy nie kręcą? Weź posmaruj kukułka. Widzicie, lenie? O, syćki, bo ojciec musi myśleć.
Świadome wprowadzenie władzy w błąd. Paragraf... I do tego bezprawne zagarnięcie mienia społecznego. Zegarek, premia. I za bimber też dostaniecie. Kapral Brynza, do mnie. Pilnować mi go jak oka w głowie. Sieć kostuch, no niech się już nie męczą. Skandal na całą Polskę. To wy, naczelniku, będziecie odpowiadać. Co, ja? Jak to? To wyście wymyślili tę szopkę. Tylko nie my. Ktoś wyżej, a nas cholera rozliczą. Ale co z transmisją? Sam towarzysz ma oglądać. Przyprowadźcie mi tego durnia. Tak jest. Ale szybciej, szybciej! Siódma. Teraz miało się zaczynać. Dzień dobry Państwu. Za chwilę połączymy się z naszymi kamerami zainstalowanymi w pokucie górnej, gdzie będziemy świadkami niecodziennej, lecz sądzę bardzo miłej uroczystości. Proszę Państwa, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam równie pięknej i podniosłej uroczystości. A to dzielna, mężna babcia, pani Kornelia Placek. Cud! Proszę państwa, wzruszenie staruszki cud pozwala jej... Cud prawdziwy. To bardzo wielkie, silne przeżycie. Proszę państwa, ona płacze.